Pozwólcie, że rozpocznę od dźwięku, który dzisiaj rozbrzmiewa w tym fragmencie Ewangelii i jest takim przebudzeniem. Koguta, który zapiał i kiedy otwierają się oczy Szymonowi Piotrowi. To jest może i najważniejsze w tym, przy czym chcemy się zatrzymać, bo i chcemy my otworzyć oczy, a może coś musi nam zabrzmieć mocno w uszach, a przede wszystkim w sercu. Schwycili go więc, poprowadzili i zawiedli do domu najwyższego kapłana. A Piotr szedł z daleka. Gdy rozniecili ogień na środku dziedzińca i zasiedli wokoło, Piotr usiadł także między nimi. A jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się uważnie i rzekła, i ten był razem z nim. Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc, nie znam go, kobieto. Po chwili zobaczył go ktoś inny i rzekł, i ty jesteś jednym z nich. Piotr odrzekł, człowieku, nie jestem. Po upływie prawie godziny jeszcze ktoś inny począł zawzięcie twierdzić, na pewno i ten był razem z nim, jest przecież Galilejczykiem. Piotr zaś rzekł, człowieku, nie wiem, co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, kogut zapiał. A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział, dziś, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Tymczasem ludzie, którzy pilnowali Jezusa, naigrywali się z Niego i bili Go. Zasłaniali Mu oczy i pytali, prorokuj, kto Cię uderzył. Wiele też innych obelg miotali przeciw Niemu. Skoro dzień nastał, zebrała się starszyzna ludu, arcykapłani i uczeni w piśmie i kazali przyprowadzić go przed swoją radę. Rzekli, jeżeli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam. On im odrzekł, jeśli wam powiem, nie uwierzycie mi i jeśli was zapytam, nie dacie mi odpowiedzi. Lecz odtąd Syn Człowieczy siedzieć będzie po prawej stronie Wszechmocnego Boga. Zawołali wszyscy, więc ty jesteś Synem Bożym? Odpowiedział im, tak, jestem Nim. A oni zawołali, na cóż nam jeszcze potrzeba świadectwa? Sami przecież słyszeliśmy z ust Jego. To jest kolejny etap męki Jezusa opisywany przez Ewangelistę Łukasza. Jezus został pojmany w ogrodzie oliwnym, w ogrodzie Getsemani. Tak jak mówiliśmy o tym we wcześniejszym odcinku, podejmuje to wszystko, co przychodzi na niego z wielką odwagą, otwartością, nie broniąc się, nie szukając odwetu i zostaje poprowadzony na pierwszy etap swojej męki, jakim jest proces, czy przynajmniej coś, co możemy nazwać namiastką procesu przed Sanhedrynem, czyli Najwyższą Radą, bo jest poprowadzony do domu najwyższego kapłana, którym w tamtym czasie był Kajfasz. Oczywiście Jezus nie może być skazany przez nich na śmierć, ponieważ cały czas jest pod okupacją rzymską i to ostatecznie Rzymianie podejmą tę decyzję. Niemniej jednak jest to pierwszy etap, który ma właśnie stwierdzić czy przedstawić winę Jezusa. Więc Jezus w tym momencie staje w prawdziwym, realnym zagrożeniu swojego życia i podejmuje to z ogromną odwagą i spokojem, co też jest efektem jego wcześniejszej modlitwy. I Jezus nie jest w tym sam, bo okazuje się, że Piotr chce w tej sytuacji mu towarzyszyć. Tyle, że on już taki spokojny nie jest. On wobec pytań, które padają, czy on mógłby być jednym z uczniów jego, czy on go w ogóle zna, czy on jest z tego kręgu, on wygląda na wystraszonego, nikt mu nie grozi śmiercią. Wydaje się, że oczywiście sytuacja jest jakoś tam gęsta, niebezpieczna. On może mieć w głowie, zaraz będę kolejnym oskarżonym jak Jezus, ale on wydaje się być wystraszony
i wypiera się Jezusa. Nie znam, nie kojarzcie mnie z Nim. Zarazem to jest tam. To oczywiście stawia Szymona Piotra w kiepskim świetle to, że on w ten sposób zareagował. Ale nie wiem, czy to jest o wiele gorsze niż postawa innych uczniów, których tam nie ma. W ogóle nie spróbowali. On jest, chce być przy Jezusie, ale jest, ale tak po cichu, jakby ktoś miał mnie zidentyfikować, to nie znam go, nie łącznie mnie z tym człowiekiem. Piotr, który wielokrotnie deklarował swoją więź z Jezusem, to oddanie, tę bliskość, tę chęć nawet pójścia z Jezusem aż na śmierć, teraz może się skonfrontować bardzo wyraźnie z prawdą o sobie, bo dopiero ta sytuacja mu w pełni tę prawdę objawia i tą pierwszą, która zauważa jego odmienność od pozostałych ludzi grzejących się przy ognisku na dziedzińcu domu arcykapłana, jest kobieta. I kobieta w tamtych czasach nie mogła nikogo podać do sądu, oskarżyć, nie mogła zeznawać w sądzie, więc Piotr tutaj nie ma prawa czuć się zagrożonym, a jednak cała ta sytuacja widać, że całkowicie go przerasta i ewangeliści nie ukrywają tego faktu, że pierwszy z apostołów, który później również stanie na czele Kościoła, właśnie doświadczył momentu ogromnej słabości, nawet w sytuacji, która obiektywnie i wprost nie była dla niego zagrożeniem. I sytuacja jest o tyle trudna, że nie jest to jednorazowy gest, ale cała sytuacja powtarza się trzy razy. Widać słabość, w której będziemy mówili o zaparciu się Piotra, będziemy używali słowa zdrada w przypadku Judasza. Można powiedzieć, że to jest taka zdrada w afekcie w przypadku Piotra. On się ocknie z tego, on się zorientuje dość szybko, co zrobił wtedy, kiedy zapieje kogut, ale to jest jakieś zaciemnienie. To jest ten moment, w którym nie zwycięża miłość, dominujący wydaje się być lęk. I ten cień lęku, takiego wielkiego lęku, który powoduje, że Piotr odcina się od swojego mistrza, nauczyciela, którego przecież chciał kochać, chciał z nim być, pokazuje, jak ten lęk jest potężny i w tym momencie wielki. Przychodzi próba, ale ta próba niczego ostatecznie nie skończy w przypadku Piotra i my się też właśnie w tym, jako wspólnota Kościoła, tego też nie wstydzimy. Taka jest droga tego, który idzie za Jezusem i się uczy, popełnia błędy, oby nigdy nie zrezygnował z tego, żeby doświadczyć Bożego miłosierdzia. Dla apostołów i też zapewne dla Piotra Jezus był oczekiwanym Mesjaszem, ale oni cały czas rozumieli to jego posłannictwo zupełnie inaczej niż rozumiał to Jezus. Oni oczekiwali jego zwycięstwa, jego zakrólowania, pokonania wrogów, tego się spodziewali. To jeszcze postawa Piotra w Ogrodzie Oliwnym sugeruje, kiedy on odcina ucho sługi arcykapłana, czyli próbuje walczyć o swoje, walczyć o Jezusa bardzo po ludzku. Więc te słowa, które wypowiada, nie znam go, kobieto, no jakoś tutaj brzmią zupełnie racjonalnie i słusznie, bo widać, że Piotr do tej pory tak naprawdę Jezusa nie poznał. Że on jeszcze nie odkrył, na czym polega jego zwycięstwo, jego królowanie, jego misja. Musi dopiero to wszystko przejść przez rzeczywistość jego śmierci i zmartwychwstania, aby w zupełnie nowy sposób spojrzeć na dzieło Jezusa, na jego mesjańską tożsamość i tożsamość również Syna Bożego. Ale jak na razie Piotr jest w tej sytuacji próby, która go przerasta, w której odkrywa prawdę o sobie. Właśnie ten wspominany kogut jest takim budzikiem, który właśnie dokonuje takiego otrząśnięcia się, odkrycia właśnie prawdy o sobie, takiej trudnej i bolesnej, z którą Piotr się musi skonfrontować. Jest ten Piotr, jeszcze to też podkreślę, ważne słowa siostry. To jest Piotr, który zna i nie zna Jezusa. I w zasadzie w tym momencie widać nie zna, no można by powiedzieć doskonale zna. To on jest tym, który powie, to jest Mesjasz. Tylko on się uczy, co to znaczy,
I życie pokazuje, że chociaż niby doskonale zna Jezusa, mógłby opowiedzieć o wielu szczegółach, o zwyczajach Jego funkcjonowania, mógłby powiedzieć tak, znam, okazuje się, że nie zna nadal tak wewnętrznie. Co tylko pokazuje, jak daleka jest droga między tym, żeby zadeklarować, jestem chrześcijaninem, jestem uczniem Jezusa, chcę iść Jego drogą, i tym, żeby naprawdę poznać, co jest sercem Jezusa, sposobem Jego działania i tym, czego On sam pragnie. I pomimo, że cała ta scena jest absolutnie tragiczna dla Piotra, tak bardzo trudna, tak bardzo obnażająca jego słabość, jego postawę, jego niewłaściwe rozumienie osoby Jezusa, to z drugiej strony mamy tutaj też ogromną nadzieję, ponieważ Piotr, słysząc głos piejącego koguta, doświadcza opamiętania, doświadcza skruchy, zaczyna płakać. Właśnie są to łzy ogromnego i szczerego, i myślę doskonałego żalu, i w tym momencie spotyka się z kochającym spojrzeniem Jezusa. Tylko Łukasz, ewangelista, wprowadza nam ten szczegół właśnie w opisie zaparcia się Piotra, że ten płacz Piotra właśnie spotkał się ze spojrzeniem Jezusa, który może tam gdzieś w oddali jest wprowadzany do pałacu arcykapłana Kajfasza. Nie wiemy, czy to w taki sposób możemy to sobie wyobrażać, ale być może tak. I w tym momencie Jezus, słysząc również to pianie koguta, sam przypomina sobie słowa, które kilka godzin wcześniej wypowiedział do Piotra, i spogląda na niego z ogromną miłością, z ogromnym współczuciem, właśnie tak jak Bóg patrzy na grzesznika już w momencie grzechu, przebaczając mu i zapraszając go do powstania, do przemiany. W tym wzroku miłości Jezusa jest cały czas nadzieja. Piotr jest zagubiony, Jezus zagubiony nie jest, choć jest w sytuacji no, takiej noża na gardle. Już blisko jest Jego śmierć, natomiast kiedy ta scena nam się przenosi, jakby ten akcent z Piotra na Jezusa, no to tam widać, Jezus doskonale wie, kim jest, jakie jest Jego miejsce wobec Ojca, kim On jest w swojej misji, kim On jest dla innych. I to też potwierdza dalej w wyznaniu, które czyni wobec arcykapłana, który go prowokuje do właśnie jakoś wyrażenia prawdy o sobie, co miałoby być właśnie poczytane za jego winę. Jezus oczywiście doskonale sobie zdaje z tego sprawę, że tutaj ważą się jego losy, i nie wycofuje się. O ile Piotr zaprzeczył swojej tożsamości ucznia, o tyle Jezus w realnym zagrożeniu potwierdza swoją prawdziwą tożsamość. Mówi, tak, ja jestem Mesjaszem. Dodając jeszcze słowo odnoszące się do księgi proroka Daniela, mówiące o Synu Człowieczym, który zasiada po prawicy Wszechmocnego, czyli mówi już o swojej przyszłej chwale, o zmartwychwstaniu. Jest to rzeczywiście niezwykłe tutaj w tej sytuacji Jezusa, który przeżywa realne zagrożenie, ale już z zupełnie innej perspektywy, z perspektywy tego, jak to wszystko się zakończy, a zakończy się zmartwychwstaniem. Piotr trzy razy się zaparł Jezusa. Może trzy to nie jest wcale tak dużo. Może wielu ze słuchających nas stwierdza, że to było więcej niż trzy razy, kiedy się zaparłem czy zaparłam Jezusa. Dobrze to przeżyć. I ten dźwięk piania koguta, ale też wzrok Jezusa, który nie rezygnuje i nie machnie ręką, z tego to już nic nie będzie, to już jest uczeń czy uczennica, który niestety się nie sprawdził, spróbuje z kimś innym. To mogą być te punkty, momenty, które pozwolą na dobrą modlitwę. Znów proponuję prostą modlitwę, w której będziesz mógł czy mogła zmierzyć się z tymi momentami, które w tobie samym budzą niesmak. Że
że się zorientowałeś, czy zorientowałaś już po czasie, mogą to być rzeczy z niedalekiej przeszłości, może z dalszej przeszłości, wstyd mi. Wstyd mi tego, że może wprost, nie wiem, mówiąc o Bogu, ale też może po prostu swoim zachowaniem, swoimi wyborami, zrobiłem czy zrobiłam coś, co zaprzecza mojej tożsamości ucznia czy uczennicy Jezusa. I to się zdarza i to niczego nie przekreśla, tylko dobrze się z tym też zmierzyć i spotkać ze wzrokiem Jezusa, który cały czas potwierdza, ja na Ciebie stawiam. To mogą być rzeczy, które wielokrotnie, albo no przynajmniej raz były wypowiedziane przez Jezusem na spowiedzi, przebaczone, ale które cały czas leżą na wątrobie, bo sobie samemu trudno przebaczyć, bo zdarzyło się coś, czego się wstydzę. Tak, zdarzają się najróżniejsze trudności. Nie najważniejsze jest to, że ja przechodzę przez różne próby i czasami nie dam rady. Najważniejsze jest to, że Jezus cały czas ze mnie nie rezygnuje. Wydaje się, że Judasz nie miał okazji w odpowiednim momencie, nie dał sobie okazji do tego, żeby spojrzeć Jezusowi w oczy. Piotr patrzy i widzi zapewne miłość. I będzie czas, kiedy będzie mógł potwierdzić 3 razy, kim jest, odkrywając na nowo swoją misję. Ale na ten moment doświadcza porażki i ważniejszy jest Jezus, który cały czas na niego stawia, niż on i jego niedoskonałości. Więc podobnie i wy z tym wszystkim, z czego nie jesteście tak bardzo dumni w swoim życiu, czy może wprost, czego się wstydzicie, stańcie przed Bogiem, właśnie wiedząc, On cały czas na mnie stawia, to nie są przepiękne karty w moim życiu, ale jeśli ja to przeżyję z Panem Bogiem, to ostatecznie może okazać się, że jeszcze zyskam, jeszcze się nauczę. Nigdy do tamtego nie wrócę, ale dzięki temu będę jeszcze mocniej wiedzieć, to jest Bóg miłosierny, Bóg przebaczający, Bóg, który wierzy we mnie bardziej, niż ja mógłbym zaufać samemu sobie, uwierzyć w swoje własne siły. Owocnej modlitwy w tych tematach, które są wyzwaniem, były wyzwaniem dla uczniów, są i wyzwaniem dla nas, ale oby to było oczyszczające. Pięknego doświadczania Bożego miłosierdzia w spojrzeniu przebaczającego Jezusa. Dobrej modlitwy. Z Panem Bogiem. Z Bogiem.